Siemano moi drodzy, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest wyczekiwany odcinek przez cały rok, bo dzisiaj kupujemy rzeczy, którym będziemy ozdabiać nasz wielki dom. Chcesz coś powiedzieć? Są święta niedługo, mega się cieszymy i idziemy, właśnie jesteśmy w Ikei. No i robimy pierwszy świąteczny zakup. Tak, więc dzisiaj cały dzień kupowania, ozdobiania, a teraz zapraszamy z nami na zakupy. Ja lubię być w Ikei, to jest zawsze tak fajnie. Tutaj kurde nie ma. Nie ma nic w Ikei, nie kupuję. To będzie idealna choinka do naszego pięknego salonu. Zdecydowanie nie. O, to już to lepsze. Tamburyno? Chcesz to? Nie. Wychodzimy z tego sklepu. Zamana. Z niczym. Co się wydarzyło właśnie? Podsumowanie. Mamy piękne rzeczy świąteczne, których nie było. Nie było nic, więc jedziemy do Pepco. Chciałem poinformować, że to nie może być ujawnione w żadnych zasobach. Tylko do użytku danego wewnętrznego. Jesteśmy w Pepco i tutaj jest dużo świątecznych rzeczy i idziemy kupić świąteczne rzeczy. Może bierzemy... to? Tak, idealne. Tak. Pierwsza świąteczna rzecz, zapraszam. I już mamy tutaj. Wow! O, lampki, dobra, bierzemy lampki są. Biorę balerinę. Biorę z różową spódniczką, ze złotą i z srebrną spódniczką. Ja biorę to. Fajne. Biorę. Wezmę. Co tam dasz? Nie wiem. Może weźmiemy ją? Takie? Pusteczki? No weź, gdzie je dasz? Bo to by się... Musisz wiedzieć, gdzie je dać. To nie chcę. Nie. Patrzcie, co kupiłam! Znaczy, Kasia co mi kupiła? Puzzle 3D, Christmas House. Tak, chciałabym takie. Paczki są. Ty też, zobacz, pasują do siebie. Taki sam materiał. A przepraszam, a czy jest jeszcze takie sanie, co to były? Z napisem ho, ho, ho. O, widzę! Fajne. Ale fajne. I na przykład jak będziemy wychodzić, to weźmiemy sanie i ten pociąg. Co ty na to? Ja na to git. Serweteryn. O, a wcześniej moje wyśmiało. No bo te są ho, ho, ho. No dobra, możesz też. Tutaj się zdecydowanie rzuciłyśmy na zakupy jak typowe baby i bierzemy wszystko, co nam w ręce wpadnie. Swoją drogą, czy państwo kogoś zapytali, czy mogą tutaj nagrywać? Ładna. Biorę. O, jaka ładna bęba. Chcesz taką? Tak. To wezmę ci. Widzisz, jak ładnie? Ojejku, co to taka ciotka jest dziwna tutaj. To się rusza. I tak robi? Dzing, 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 dzing. Ale fajna. Ej, fajne. Jejku, jakie cudowne. Ja muszę mieć takiego balona w domu. Ale z tym Mikołajem. Z Mikołajem? Ho, ho, ho. Dobra. Idę przekupić Kasię, żebyśmy to kupili. Christmas tree LED. A gdzie to będzie? Nie wiem. W domu. No dobrze. I mamy dużo zakupków, mamy światełka. Jedyne, czego nam brakuje jeszcze najbardziej, to są koce świąteczne i pościer. I zejdź z drogi, bo cię auto przejedzie. Zapraszamy do Iska. O, no i kurde. Weźmy takie dwa... Szmatki! Boże, patrz, jaką mamy szmat. Ej, to jest najładniejsza z dzisiaj. Przepiękna. Ona się wyciąga? Przed wejściem, tak do środka, to do domu już. Mam rzeczy trochę dla siebie. I mamy świąteczne. I mamy fajnego skrzata. Bierzemy sobie taką piżamkę. Fajna! O. Mamy takie brzydki na owoce. A to jest ładne. To jest ładne, no. Biorę. Mamy dużo owoców, no. Wyjemy owoce i jesteśmy zdrowe. To biorę taki czarny i taki biały. Proszę państwa, to są nasze zakupione dzisiaj rzeczy przez 5 godzin. I jeszcze oczywiście balonik mój. Przebieramy się w piżamki, proszę państwa. Tidim! I proszę państwa, jesteśmy już przebrane w idealne stroje do dekorowania domu. Także teraz pozostaje nam tylko kilka godzin dekorowania. Zobaczcie, jakiego mamy grzybka. Tego wam jeszcze nie pokazywaliśmy. Dziwiliście się, co? Jak nie powiecie, że to jest najlepszy zakup tego odcinka, to ja nie wiem, gdzie wy macie oczy. To jest w ogóle najniesamowitsze na świecie. Widzieliście, że są takie ubraczki na krzesła. I zobaczcie, one mają tutaj bombonik taki, jak my mamy na czapeczkę. Czapeczka, słodko wygląda, Boże. O Jezu, jakie słodkie. Cześć. Mega urocze. Ale stary się zdziwi. A kropie to będzie wyglądało. Do tego nie odepnę nożem. A może on chodzi? Oj, oj. Ej, widzisz, rusza się. Gdzie? O matko! Szkoda,
że jest niebieski, to trochę nam... Ej, on chodzi? Nie, on nie chodzi! Ej, mówiłam ci, widzisz? Tak się ze mnie śmiałaś. No, on tak fajnie świeci. Takie dwa słodkie reniferyczki. Jest. No super! Jego, tak pięknie! Ojejku, jak mi się podoba, ojej. Jeszcze zobacz, Mikołaj będzie ich miał. No. No cię krasą większe od choinki. Nie mogę na to patrzeć. Jestem przerażona tym, co tutaj się dzieje. Jak Łukasza. O Jezu! O Boże, jale miocha! Cicho. Co się stało? Podoba ci się? Nie, no fajnie. Czemu? Ej, z tym wygląda ładnie. Dziękuję. My. To jest jakiś pomysł, tak? Światełka. Tam u góry powinny być światełka. U góry tam będą światełka. Najważniejsze, żeby tu nie było dużo pierdół, tak jak tam są porozkładane. Przed wejściem to, co macie, tam to welkomen. Wypierniczyć mi to natychmiast. No, a tak to spoko. Potencjał jest zajebisty, bardzo ładnie to wygląda. Dla ciebie. O, moje dziewczyny. Na baranie. Mikołaj, przecież trzeba zostawić te mleko. Wow, nie trzeba. A my teraz robimy ostatnią chyba już rzecz na dzisiaj. Bo choinka dojdzie nas jutro, więc jutro zrobimy choinkę jeszcze. I to chcemy, żeby wisiało tam. Jezu, jak te światełka jeszcze będą działać, to będzie cacy. Kasia wpadła na pomysł, żeby zniżyć po prostu rolety i no, przyczepić to na normalnej wysokości, zamiast stać na krzesłach, kurde. Jak już będzie zawieszone, to zamy tylko w górę i poleci w górę. To zrobiło najlepszy klimacik tutaj. Wow! Ale jest pięknie. Mhm. Najbardziej dumna z tego ozdobienia domu niż kiedykolwiek. Super, a jeszcze to nie koniec. No jeszcze choinka. No. Jezu, wszyscy dom chcieli przychodzić na herbatkę i kakao. Uwaga, widzowie, przebitki. Hey Mrs. Claus, this one's for you. Tell me sweet mama what's I gotta do. Tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Awkward shaving, wear a cap on my head. By matching robes all shiny and red. I'm begging you, please, I'll do all that I can. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Never since I was a little boy, never cared much for all those toys. You've always been... Proszę Państwa, mamy już tutaj choinkę. Choinka jest z nami od 3 dni, jednakże okazało się, że jest trochę... krzywa. Jest krzywa, tak. I się wywraca. I wywróciła się jeden raz i później wywróciła się drugi raz, jak została ubrana. Więc teraz wygląda tak. Jest trochę krzywa, tak. Ma historię. To jest najważniejsze. Trochę się bombek potukło, ale to nic. Zostało nam ostatni element, który Kasia teraz właśnie będzie nakładać. To będzie tak naprawdę ostatnia rzecz tutaj z dekoracji. No i cień honory. O nie. Ta choinka wyglądała dużo lepiej przed tym, jak się wywróciła. Ja tutaj wrzucę zdjęcie tej choinki. Więc ostatnia rzecz została zrobiona i już wszystko jest gotowe. Dajemy radę, 3 dni, czy tam 4 już mamy wszystko rozłożone. Ja się czuję super w takim klimaciku, a ty Kinga, jak się czujesz? Ja też, cudownie jest. Jest fajnie. Tak domowo i tak przytulnie. Fajnie bardzo. Przebitki. Po co my operatora zatrudniamy? Prezenty, prezenty, saneczki, choineczka, skarpetki, Kasia, 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 gwiazdoczki, znaczy lampeczki i tutaj elfik, elfik, elfik. Krasnal. Krasnal, krasnal, krasnal. No to pa. Pa. Pa.